Witam w moim kolejnym odcinku. Ja jestem Dominik. Tym razem zrecenzuję moje nowe słuchaweczki Rokat KW XPD 5.1, oczywiście w wersji analog, czyli tej nowszej. Nie wiem właśnie, czy to się tam mówi KW czy Cave, no ale dobra, tam to jest szczegół. Te słuchawki oczywiście mają sporo zalet, ale również nie obyło się bez wad. Zacznę może od tego, jak się te słuchawki podłącza do komputera. Jest tu trzeba podłączyć aż 5 kabli. Pierwszy to jest kabel zasilający na USB, ponieważ bez dodatkowego zasilania te słuchawki nie wyciągną po prostu efektu 5.1. Te, tu już są 3 złącza jack 3,5, które pomarańczowe, czarne, zielone, które odpowiadają za dźwięk 5.1. Natomiast jest jeszcze złącze różowe, które odpowiada za mikrofon. Tak więc przed zakupem sprawdźcie, czy wasza płyta główna ma aż 5 wejść, bo takie są płyty główne z 3 złączami audio i z 5 złączami audio. Jeśli macie 3, no to nie macie co kupować w ogóle tych słuchawek, bo i tak to ich nie podłączycie, więc musicie się po prostu zaopatrzyć w dodatkową kartę dźwiękową 5.1, która by posiadała właśnie 5 złączy jack. Dźwięk w tych słuchawkach jest naprawdę bardzo dobry, słuchając muzyki oraz grając w gry, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Słuchawki zawierają aż 3 głośniki w jednym nauszniku: przedni, tylni oraz subwoofer, czyli głośnik tonowy, które nie są umieszczone na jednej płaszczyźnie, jednak są one umieszczone właśnie każdy pod kątem 12 stopni w stosunku do siebie. Więc jest to naprawdę duże wyróżnienie na rynku na tle konkurencji. Tego subwoofera prawie wcale nie słychać, ale rozumiem, że to są słuchawki, więc ten subwoofer jest na pewno mało watowy. Powiem tak, no jak dam na moc 0 albo na moc 8, to ta różnica jest bardzo niewielka. Więc tak wygląda właśnie pilot, który ma również taką dołączaną podstawkę. Można ten pilot przyłączyć do tej podstawki. I co mamy na tym pilocie? Aż 4 pokrętła, przód, tył, środkowy głośnik oraz subwoofer. Wszystkimi oczywiście można regulować od 0 do 8. Jest również tryb Movi i jest również tryb Game. Powiem tak, szukałem w internecie, czym się różni tryb Movi od tryb Game. Niestety nie znalazłem, sam również nie czuję tej różnicy. Sam producent po prostu też nie podaje na swojej stronie, jaka jest różnica między tymi dwoma trybami. Po prostu chwali się dwoma trybami, ale tak naprawdę nie wiadomo, co w tym trybie jest. Jest również przełącznik mikrofonu włącz-wyłącz. Mikrofon oczywiście można obracać o 360 stopni, więc jest to duży plus, choć tak naprawdę wystarczyłoby mi jakieś 90 stopni obracania, no może tak 120, o. Mamy również pałąk bardzo elastyczny, który również ma bardzo dużą gąbeczkę. Dzięki temu po prostu te słuchawki wygodnie leżą na naszej głowie. Można go regulować, każdą słuchawkę, od poziomu 1 aż do poziomu 8. Przyznam, że ja używałem poziomu 4 na obydwóch słuchawkach, więc myślę, że poziom 0, no najmniejszy to jest poziom 1, to pewnie jest na taką akurat głowę dziecka. Dźwięk oczywiście w tych słuchawkach jest bardzo dobry. Ja się naprawdę nie zawiodłem, słuchając na tych słuchawkach muzyki lub grając. Jednak trzeba pamiętać, że jakość w tych głośnikach jest tak dobra, jak dobra jest twoja karta dźwiękowa 5.1. Ponieważ te słuchawki nie mają własnej karty dźwiękowej, dlatego muszą korzystać z karty dźwiękowej wbudowanej w komputer. Więc jeśli na jednych słuchawkach twierdzisz, że masz słaby dźwięk, bo twoja karta dźwiękowa jest słaba, to być może na tych słuchawkach najprawdopodobniej również będziesz miał tak samo słaby dźwięk. Dodam również, że na pilocie znajduje się pokrętełko, w którym można ściszać i zgłaśniać wszystkie
tutaj te parametry, te pokrętełko chodzi naprawdę bardzo opornie. Ok, przejdę teraz do mikrofonu, który można odłączać od słuchawek. Mikrofon jest elastyczny, ale niestety nie można go regulować, ponieważ jak się wygnie w jakąś stronę, to on z powrotem wraca do swojej starej pozycji. Jakość mikrofonów w tych słuchawkach jest naprawdę bardzo słaba. Przyznam, że używałem już o wiele, wiele tańszych słuchawek za 40 zł, za 50 zł, podłączane na złącze oczywiście też jack. Tak więc w tej kategorii słuchawki wypadają naprawdę bardzo słabo i mikrofon jest po prostu zbiera bardzo duże szumy. Zakończenie tego filmiku nagram właśnie tym mikrofonem, więc będziecie mogli sobie ocenić po prostu jakość. Zakończenie nagrywam mikrofonem z tych słuchawek. Jest to czysty dźwięk, nieodszumiony, taki jaki będą słyszeli ludzie, wasi znajomi na Skype'ie, w grach multiplayer. Więc tak, odnośnie mikrofonu dodam jeszcze, że szumy są dość spore, nawet bardzo duże i nie jestem z tego do końca zadowolony. Wypowiem się również na temat samego systemu 5.1, który również uważam, że idealny nie jest, ponieważ gdy sobie w sterownikach zwykłych robiłem w komputerze testy, to po prostu tego przodu od tyłu niestety nie mogłem rozróżnić. Ten sam problem oczywiście miałem w grach. Po prostu nie czułem różnicy, czy przeciwnik jest z przodu, czy za mną. Teraz powiem co nieco już na fragmencie odszumionym w programie Audacity. Więc tak, słuchawki kosztują 300 zł. Czy warto w nie zainwestować? Powiem tak, ja na tym filmie przedstawiłem wady i zalety tych słuchawek, natomiast decyzję, czy warto kupić te słuchawki, zostawię wam. Mikrofon mają słaby, dźwięk mają zarąbisty. Musicie zdecydować sami. Jeśli ta recka była pomocna, zapraszam do skomentowania tego filmu. Możecie zadać jakieś pytania odnośnie tych słuchawek moich. Możecie również zalajkować film, za co bym był bardzo wdzięczny. Myślę, że na tym już zakończę tą recenzję. I koniec!